Dobry wieczór. Witam wszystkich serdecznie bardzo. Przed nami kolejny wieczór ze Słowem Bożym, z Pismem Świętym. Jak zapewne zauważyliście na ekranie przez te 5 minut ostatnich, mieliśmy ciągle pojawiający się napis Życie na 100%. Dzisiaj chcemy mówić na temat życia na 100%, ale na temat życia duchowego na 100%. Myślę, że większość chrześcijan wegetuje jedynie, a to jest bardzo przykre, bowiem mamy żyć nie tylko fizycznie na 100% i myślę, że każdy marzy o tym, ale mamy także żyć duchowo na 100%. Dzisiaj mamy temat, który jest z jednej strony może nawet bardzo trudny, ale z drugiej strony daje nam wgląd w to, w jaki sposób Bóg chce nas widzieć. Pokazuje nam, jak wygląda życie człowieka, który spotkał się z Chrystusem. Życie człowieka, który gotów jest realizować Bożą wolę w swoim życiu. Już na początku chcę przenieść się prawie 2000 lat wstecz do czasu, kiedy Pan Jezus był na ziemi. W Ewangelii Jana w 3 rozdziale znajdujemy sprawozdanie, które mówi nam o spotkaniu pewnego człowieka imieniem Nikodem z Panem Jezusem. Myślę, że wszyscy chrześcijanie znają tą historię, chociażby z tego względu, że było to niezwykłe spotkanie, bowiem odbywało się w nocy. Człowiek ten był wysoko teologicznie wykształconą postacią, należał do ścisłego grona, jakbyśmy to mogli powiedzieć, kierowniczego, a więc Sanhedrynu. Był człowiekiem, który miał poważne wątpliwości co do postawy większości faryzeuszów, saduceuszów czy nauczonych w Piśmie. Ale miał pewne obawy przed spotkaniem się z Chrystusem jawnie. Nie chciał narazić się zapewne swoim braciom i dlatego wybrał porę nocną. W Ewangelii Jana w 3 rozdziale i w pierwszych 3 wierszach jest relacja o tym spotkaniu. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie Ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Odpowiadając, Jezus rzekł mu: Zaprawdę powiadam Ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Czyż nie dziwny dialog? Przychodzi człowiek, który mówi Chrystusowi: my wiemy. A więc jest jak gdyby przedstawicielem tej wąskiej elity duchowej Izraela i mówi: my wiemy. My wiemy, że Ty jesteś od Boga, bo to, co czynisz, jednoznacznie określa Ciebie jako tego, który ma związek z Bogiem, bo inaczej nie mógłbyś tego czynić, co czynisz. Ale Jezus doskonale wiedział, z czym On przyszedł do Niego. To nie była kurtuazyjna pogawędka, to nie było opowiadanie, które miało na celu w jakiś sposób wywyższyć Chrystusa. Ale On przyszedł z pytaniem, na które odpowiedział Jezus Chrystus, mimo że On go nie zadał. Bowiem Chrystus, na to jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli w języku młodzieżowym, na to kadzenie, bo rzeczywiście mówi do Niego: mistrzu, nauczycielu. Chrystus odpowiada mu: zaprawdę powiadam Ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Dzisiaj, gdy patrzymy na całe chrześcijaństwo, to najwięcej uwagi chrześcijan skupia się na ceremoniach. Wielu ludzi uważa, że czy to sakramenty, czy jakieś inne obrzędy w społecznościach religijnych mają zapewnić człowiekowi życie wieczne. Inaczej mówiąc, pewnego rodzaju Bożą sympatię. Natomiast czytając tą historię o spotkaniu Nikodema z Jezusem, mamy do czynienia ze stwierdzeniem, które mówi jednoznacznie, że w takim stanie, w jakim jesteśmy, nie mamy możliwości na to, aby być zbawionymi. Chrystus mówi, musisz się na nowo narodzić. Oczywiście w sensie duchowym. Nikodem udaje, że nie rozumie, o co chodzi. Dalsza narracja pokazuje nam, że koniecznie chce, aby Chrystus mu bardziej prosto to wyłożył. Ale Chrystus pozostawia go, jak gdyby z tym stwierdzeniem mówiącym, musisz się na nowo narodzić. Każdy z nas musi się na nowo narodzić. Za chwilę powiemy, na czym polega ta zmiana, którą Chrystus określa tutaj jako nowonarodzenie. Dziś mówimy na temat tego, że jako adwentyści wierzymy, że Bóg nas zmienia. To już samo w sobie daje nam pewnego rodzaju odpowiedź na pytanie, kto tych zmian dokonuje. I o tym też będziemy za chwilę mówić. Dlatego, że jeśli wierzymy, iż Bóg nas zmienia, to znaczy, że z naszej strony jest jakiś udział, ale decydujący udział jest Bożym udziałem. Musimy zadać sobie ważne pytanie. Nikodem co prawda nie zadał pytania, Panie, co mam czynić, abym był zbawiony, ale był taki człowiek, który znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. W Dziejach Apostolskich w 16 rozdziale mamy opis pewnej sytuacji bardzo nieciekawej dla dwóch uczniów. Mamy opis sytuacji, w której znaleźli się w więzieniu. Paweł i Sylas zostali uwięzieni. Ale Bóg działał nadzwyczajne rzeczy, kiedy rozwijał się Kościół chrześcijański. Dokonywał niezwykłych rzeczy w życiu ludzkim, także w życiu apostołów. I kiedy zostali uwięzieni, czytamy, że nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi. Była to noc. Nie tylko oni byli w tym więzieniu, było wielu innych więźniów. Tym, który odpowiadał za nich, był stróż więzienny. Ale kiedy nastąpiło owo trzęsienie ziemi, wszystkie drzwi więzienia się pootwierały. I stróż więzienny, kiedy wybiegł, aby zobaczyć, co się dzieje, i zobaczywszy pootwierane drzwi, dobył miecza, jak mówi Słowo Boże, i chciał targnąć się na własne życie. Ale nas interesuje pewien fragment z tego epizodu opisanego w 16 rozdziale. 16 rozdział, 29 i 30 wiersz. Zażądał wtedy światła i wbiegł do środka i drżąc cały przypadł do nóg Pawła i Sylasa. I wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Czyż nie jest to dziwne pytanie w obliczu zdarzenia, jakie miało miejsce? On jako stróż więzienny był zainteresowany tym, aby więźniowie nie mieli możliwości zbiegnięcia z miejsca uwięzienia. Wszystko było dokładnie i starannie pozamykane. Kiedy doświadczył trzęsienia ziemi, co wcale nie jest jednoznaczne z otwarciem zamków w drzwiach więziennych, to był dodatkowy cud, który Bóg uczynił, że zamki, które z całą pewnością były solidnymi zamkami, pod wpływem tego trzęsienia ziemi, czy pod wpływem działania nadzwyczajnej mocy Bożej, pootwierały się. Ale dziwną rzeczą jest, albo zastanawiającym jest to, że ten człowiek nie pyta, jak to się stało, ilu jest więźniów, czy ktoś uciekł, czy nie, tylko on pyta, co mam czynić, abym był zbawiony. Z całą pewnością wiedział, kim są ci dwaj, Paweł i Sylas, uwięzieni w jego więzieniu. Wiedział, że to są ludzie, którzy głoszą o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Ale do tej pory nie przywiązywał większej wagi do tego. Nie miało to dla niego większego znaczenia. Aż do momentu, kiedy jego umysł został poruszony nadzwyczajnym zdarzeniem, tym trzęsieniem ziemi. Czasem w życiu ludzi zdarza się takie trzęsienie ziemi, kiedy wali im się wszystko na głowę i nie wiedzą, co mają zrobić, jaką decyzję podjąć. W tym przypadku mamy do czynienia z człowiekiem, który zadał najważniejsze w życiu każdego człowieka pytanie. Co mam czynić, abym był zbawiony? Wiecie, to jest pytanie, można by powiedzieć, powszechne ludzi, którzy zastanawiają się nad swoim zbawieniem, którzy nie planują zakończyć życia na tej ziemi, którzy chcą popatrzeć w tą perspektywę dalszą niż śmierć. Ale jest to troszeczkę dziwne pytanie. Dlatego, że ono wygląda tak, jakby człowiek był w stanie zrobić cokolwiek, by po pierwsze, jak czytaliśmy wcześniej, narodzić się na nowo. Ja nie przypominam sobie, żebym podjął decyzję, by się narodzić fizycznie, bo to nie ode mnie zależało, prawda? To samo jest w kwestii życia duchowego. Co mogę uczynić, żeby na nowo się narodzić? Co mogę uczynić, aby być zbawionym? Myślę, że mogę uczynić pewne pośrednie kroki, ale co sprawia, że zostaję zbawiony? Kto dokonuje zmian w moim życiu? Kto jest tym, który te zmiany wprowadza w moje życie? W 16 rozdziale Ewangelii Jana i tam w 7 i w 8 wierszu mamy zapisane słowa bardzo interesujące. 16 rozdział, 7 i 8 werset. Lecz ja wam mówię prawdę. Lepiej dla was, żebym ja odszedł, mówi Jezus, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. A gdy on przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Mamy więc pierwszą odpowiedź na tak zadane pytanie, co mam czynić, abym był zbawiony. Mam poddać się temu cichemu głosowi Ducha Świętego, który przekonuje mnie o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Szczególna kolejność. Najpierw muszę uznać swoją grzeszność. A jak zachowujemy się przeważnie, kiedy cokolwiek zrobimy takiego, co jest niewłaściwe. Pierwszą reakcją jest próba usprawiedliwienia siebie. Drugą reakcją jest zrzucenie winy z siebie na kogoś innego. Przypomnijmy sobie historię, o której mówiliśmy poprzednio, z ogrodu Eden. Kiedy Pan Bóg podszedł do Adama i powiedział, czemu przekroczyłeś moje prawo? Oczywiście parafrazuję te słowa, które tam są zapisane. A Adam mówi, nie, to nie ja. To żona mi dała. O, żona. Więc Pan Bóg podchodzi do Ewy i mówi, Ewo, cóżeś to zrobiła? A Ewa mówi, nie, to nie ja, to mąż. Zobaczcie, że jest to coś, co od tysięcy lat, od tego momentu upadku człowieka w raju trwa do dzisiejszego dnia. Ale zastanawiające jest to, że ono nie trwa w dorosłych ludziach, którzy w jakiś sposób kalkulują w swoim życiu. I uważają, że czasem lepiej skłamać albo zrzucić winę na kogoś innego, obciążyć go winą, żeby samemu wyjść cało. Ale to samo dzieje się wśród dzieci. Czy nie słyszeliście, w jaki sposób dzieci reagują, kiedy zbroją coś i rodzic do nich przychodzi, tatuś i mówi, słuchaj, co ty zrobiłeś? To nie ja. Jeśli ma brata czy siostrę, to zawsze jest nie ten brat albo siostra. Albo jakaś inna rzecz, która jego zdaniem jest odpowiedzialna za to, co zrobił, czy zrobiła. A więc od raju mamy jak gdyby zakodowany w sobie taki sposób uchylania się od przyznania do winy. Jezus Chrystus mówi o Duchu Świętym, że ten Duch, który przychodzi, czy który ma przyjść, oczywiście jest tutaj mowa jeszcze o tej sytuacji przed Pięćdziesiątnicą, a więc przed Dniem Zielonych Świąt, kiedy Duch Święty został zesłany. Mówi, kiedy On przyjdzie, przekona świat o grzechu. Świat to znaczy ludzi, świat to znaczy nas. Ten Duch nie został jeszcze zabrany z tej ziemi. On dzisiaj przejawia się w mniejszym stopniu, jeśli chodzi o te nadzwyczajne dzieła, jakie dokonywali uczniowie. To z całą pewnością pod wpływem tego Ducha pewnego dnia, kiedy Piotr przemawiał, 3000 ludzi nawróciło się. Ludzi, którzy mieli jakby absolutną pewność tego, że religia, którą wyznają, jest tą najlepszą religią i jedyną, która prowadzi ich do zbawienia. A jednak w tym jednym momencie przekonali się, że ich życie nie przebiega zgodnie z wolą Boga. Tak więc mamy pierwszego wspomożyciela. Duch Święty w Słowie Bożym z języka greckiego określany jest jako parakletos. Parakletos oznacza pocieszyciela, tego, który prowadzi. Parakletos to był człowiek, który na przykład prowadził dziecko swojego pana do mistrza, do, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, do szkoły. A więc ten Duch Święty, przekonując nas o grzechu, prowadzi nas do Boga. No bo cóż mamy zrobić w momencie, kiedy zgrzeszymy? No oczywiście potrzebna jest pokuta, potrzebne jest wyznanie grzechu. A więc Duch Święty, przekonując nas do tego, prowadzi nas do Chrystusa, bo On może przebaczyć nasze grzechy. On umarł za nasze grzechy i mówię jak do chrześcijan i myślę, że wszyscy jesteśmy świadomi tego, iż to dzięki zasłudze Jezusa Chrystusa na Golgocie my mamy możliwość oczyszczenia swojego życia z grzechów, kiedy przyznamy się do Niego i kiedy pokutując odchodzimy od tego grzechu, prosząc o moc Boga, aby wspomógł nas, byśmy do tego grzechu nie wracali. Ale dalej. Jest powiedziane bardzo wyraźnie, że człowiek ma również pewnego rodzaju rolę do spełnienia. W liście do Rzymian, w 12 rozdziale, apostoł Paweł, ten największy teolog nowotestamentarny, mamy do dyspozycji 14 jego listów. Możemy w nich konfrontować jego sposób myślenia pod wpływem Ducha Świętego. Możemy rozumieć, na czym polega kwestia zbawienia człowieka. I tam w tym 12 rozdziale i w 2 wierszu mówi nam tak. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Mamy więc pewnego rodzaju sugestię. Sugestię, która prowadzi nas do zastanowienia się nad moim dotychczasowym życiem. Jak ono wygląda? Mam zmienić coś w sposobie myślenia. Ta zmiana w sposobie myślenia doprowadza nas do sytuacji, w której po pierwsze mamy świadomość naszego grzechu, jak czytaliśmy wcześniej, którą daje Bóg. Po drugie, mamy świadomość tego, że potrzebujemy kogoś, kto może nas wyciągnąć z tej trudnej sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się. Ale apostoł Paweł nie tylko pisząc do Rzymian wypowiedział słowa tak bardzo istotne dotyczące przemiany umysłu człowieka. Bowiem w liście do Efezjan w 4 rozdziale i tam w 22 wersecie mówi tak. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. I odnówcie się w duchu umysłu waszego. Nawrócenie, nowonarodzenie polega na, użyję takiego może niestosownego słowa, ale totalnym odwróceniu naszego życia. Od tego, kiedy akceptowaliśmy nasze życie takie, jakie ono było, do takiego życia, w którym Bóg akceptuje to życie. Odwracamy się od tego, co być może do tej pory uważaliśmy za właściwe i słuszne, ale na podstawie Słowa Bożego, pod wpływem działania Ducha Świętego nasze życie zmienia się diametralnie. Ale pytanie, czy to życie zmienia się dzięki naszym wyjątkowym staraniom i wysiłkom. W tym samym liście do Efezjan, w drugim rozdziale, apostoł pisze następujące słowa. Drugi rozdział i tam 3 wersety. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was, Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Wiele ugrupowań religijnych twierdzi, że na niebo, a więc na zbawienie, można sobie i trzeba zasłużyć. Tą zasługą może być na przykład choroba czy cierpienie, które jakobyśmy mogli dedykować Bogu. Apostoł Paweł mówi, jest to niemożliwe. Bowiem mówi, że nasze zbawienie jest niezasłużonym darem, bo tak możemy tłumaczyć słowo łaska. Jest Bożym darem dla człowieka, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i nie z was to jest. Ono nie wynika z waszych chęci, nie wynika z waszego usiłowania, ale wynika z działania Bożego w nas. Bo 10 werset mówi, że Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie, Jezusie, do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg. Często buntuje się przeciwko słowu przeznaczenie. Ale w tym przypadku przeznaczenie jest jasno określone. Ludzie, którzy umiłowali Boga, ludzie, którzy chcą zgodnie z Nim iść w swoim życiu, zgodnie z Jego wolą, to ludzie, którzy... Znowu użyję może niewłaściwego słowa, ale skazani są na czynienie dobra. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze chcą, a po drugie, że motorem napędzającym ich chęć jest Bóg, który przeznacza ich do czynienia dobra. Ale zapamiętajmy to słowo łaska. A więc to słowo, które mówi nam o niezasłużonym darze Boga dla nas, ludzi. Dla tych, którzy mają już świadomość tego, że grzech odsuwa ich od społeczności z Bogiem. Ale kiedy wyznają grzech, grzech zostaje usunięty, a nasze relacje z Bogiem rozpoczynają zupełnie inny wiek. Ale zadajmy sobie pytanie, co jest konsekwencją zmian, które zachodzą w nas pod wpływem działania Boga. Mamy taką myśl zapisaną w drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale i 17 werset. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. I oto tutaj mamy tą konsekwencję nowonarodzenia. Ktoś, kto jest w Chrystusie, staje się nowym stworzeniem. Co dalej mówi apostoł? Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. Ten tekst zawiera niesamowitą treść. Bo jeżeli odniesiemy tą treść do Boga, to możemy powiedzieć, że wszystko to, co zdarzyło się w życiu nawróconego człowieka, człowieka nowonarodzonego, to ten fakt, że stare nie liczy się dla Boga. Tak jak mówiliśmy poprzednio, że Bóg zupełnie odrzuca wszelkie grzechy, choćby nawet najgorsze. Oczyszcza nas i przeszłość dla Boga, nasza przeszłość, nie ma znaczenia. Liczy się dziś. Liczy się ten moment, w którym gotowi jesteśmy pojednać się z Bogiem. Wszystko stanie się w życiu nowym. Wszystko staje się zgodne z wolą Bożą. Ale dalej. Mówmy o dalszych konsekwencjach. Co dzieje się dalej? W liście do Galacjan, w 2 rozdziale, tenże sam apostoł Paweł pisze nam takie słowa. 2 rozdział listu do Galacjan i 20 werset. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Apostoł Paweł zawiera tu cenną myśl. Mówiąc, z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Jak to zrozumieć? Myślę, że zgodzicie się ze mną, że na miejscu, na którym umarł Jezus Chrystus, powinienem być ja. Ale dlatego, że Chrystus umarł za mnie, to tak jakbym ja umarł. Dlatego apostoł Paweł mówi, z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Mimo że nie jestem ukrzyżowany fizycznie, to dzięki ofierze Jezusa Chrystusa jestem istotą, która jest uwolniona od konsekwencji, którą rodzi grzech. Ten fragment ze Słowa Bożego pokazuje nam, że to nasze nowe życie w momencie, kiedy akceptujemy Bożą wolę, kiedy rodzimy się na nowo, że ta decyzja ma skutki, które prowadzą do tego, że nasze życie jest jak gdyby umieszczone w Jezusie Chrystusie. Bo moje obecne życie, jak mówi apostoł, w ciele, a więc w tym jak gdyby w fizycznym wymiarze, jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Ale wróćmy jeszcze do listu do Rzymian, 8 rozdziału. Tam znajdziemy coś zupełnie niesamowitego, coś, co wydaje się wręcz nieprawdopodobne. Pismo Święte jest niezwykłym słowem. Kiedy zanurzymy się w nim, ono pokazuje nam niesamowitą głębię prawdy, która została przez Boga przekazana człowiekowi. W 8 rozdziale i tam w 2 wierszach, w 28 i 9, są napisane słowa, które ja przeczytam z tej Biblii, z której korzystam, ale jedno słowo chcę jak gdyby przetłumaczyć z języka greckiego na polski w dosłownym znaczeniu. Ono tutaj jest użyte troszeczkę inaczej, ale dosłowne znaczenie jest bardzo zastanawiające. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Po pierwsze, mamy do czynienia z Bożym współdziałaniem. A więc nasza przemiana i nasza relacja z Bogiem jest na poziomie partnerskim. Bóg współdziała z nami. Nie jesteśmy zdani sami na siebie i też nie jesteśmy zdani tylko i wyłącznie na samego Boga. Bóg chce z nami współpracować. Co dalej? Jaka jest konsekwencja tego? A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby stali się podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. I tutaj w tym 29 wersecie jest pewne słowo z języka greckiego, które tutaj zostało przetłumaczone jako podobni do obrazu Syna Jego. W oryginale to słowo oznacza tożsami. Czy ktoś może sobie wyobrazić, by można było być tożsamy z Jezusem Chrystusem, być takim jak On? Czy jest osiągalna taka wyżyna? Bo przecież w tym momencie, kiedy mówimy o tej tożsamości z Jezusem Chrystusem, to tak jakbyśmy dotykali bezgrzeszności. Pytanie, czy człowiek może stać się bezgrzeszną istotą? Czy człowiek może przestać grzeszyć? Apostoł Paweł jak gdyby dopowiada nam w liście do Efezjan w 4 rozdziale, jak to jest możliwe. Mówi nam na temat pewnego rodzaju procesu, jaki zachodzi w naszym życiu. I tak na marginesie chcę powiedzieć, że zbawienie nie jest aktem jednorazowym. Niektórzy myślą, że zbawienie to jest jakaś taka chwila, jakiś taki moment, w którym jesteśmy zbawieni, a potem już, żeby cokolwiek się działo w naszym życiu, nie możemy stracić tego zbawienia. To jest taka teologia, którą w skrócie można nazwać raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Nie. Zbawienie jest procesem, który zachodzi w nas. Procesem, który trwa przez całe nasze życie. W Księdze proroka Ezechiela jest powiedziane, że sprawiedliwy, gdyby nawet całe życie postępował sprawiedliwie, ale pod koniec swojego życia zaczął postępować niesprawiedliwie, to wszystko to, co było dobrego w jego życiu, nie będzie miało znaczenia przed Bogiem i poniesie konsekwencje za swoje złe czyny, które dokonał jakby w swojej już starości. Ale co mówi apostoł Paweł w liście do Efezjan o tym progresywnym wzroście? 4 rozdział od 11 wiersza. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. Po co? Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Kiedy mówimy o czymś, że jest pełne, to ile do tego można jeszcze dołożyć, żeby było lepiej, bardziej pełne? Prawda, że nie można. Jeżeli coś jest pełne, to po prostu nie zmieści się już nic więcej. A więc, jeśli apostoł mówi nam, że my możemy wzrastać w naszej wierze i poznaniu, w znajomości Syna Bożego, aż dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej, znaczy to, że w tym współdziałaniu Boga z człowiekiem, sytuacja, w której człowiek staje się istotą tożsamą z Jezusem Chrystusem, jest nie tylko wiarygodna, ale jest prawdziwa. Mamy więc piękny przykład tego, jak apostoł Paweł rozumiał zbawienie człowieka. Jak bardzo w prosty sposób Bóg pozostawił nam te ciekawe instrukcje, które dają nam wgląd w Boże wymagania. Kiedy czytamy przykazania Boże, one wydają się takimi suchymi paragrafami. Ale kiedy czytamy, w jaki sposób Bóg rozumie spełnianie Jego woli, podporządkowując się temu prawu, wówczas rozumiemy, że nie jesteśmy zdani sami na siebie. Rozumiemy, że Bóg prowadzi nas, że współdziała z nami, że powoduje ten progresywny wzrost w poznaniu, w znajomości Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela i stawaniu się takim jak On. Ale jest jeszcze coś bardziej pięknego, co jest konsekwencją nowonarodzenia, co jest konsekwencją upodabniania się do Jezusa Chrystusa. Jest to coś, co nazywam cudowną obietnicą. Obietnicą, która jest czymś zupełnie niezwykłym. W liście do Efezjan, w tym samym, który w tej chwili czytamy, ale w 3 rozdziale, i tam w 14 wierszu, apostoł Paweł modli się i mówi: dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcowstwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, aby wkorzenieni i wgruntowani w miłości, dalej pisze, zdołali pojąć te niezwykłe przestrzenie wielkości, mocy samego Boga. Mówi, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych. Możemy to w różny sposób rozumieć. Możemy rozumieć to jako pewnego rodzaju uczucie towarzyszące nam studiowaniu Słowa Bożego, poznawaniu prawdy wynikającej z tego Słowa. Ale możemy też zrozumieć jeszcze inaczej, bardziej dosłownie, na skutek tego, co powiedział Pan Jezus do apostołów w Ewangelii Jana. Ewangelia Jana, 14 rozdział i 23 werset. Odpowiedział Jezus i rzekł mu: jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. I Ojciec mój umiłuje go, i do Niego przyjdziemy, i u Niego zamieszkamy. Wiecie, to jest cudowna obietnica, ale pytanie, czy chcielibyśmy spełnienia tej obietnicy. Tak na pierwszy rzut oka myślę, że wszyscy byśmy powiedzieli tak. Ale spróbujmy się nad tym zastanowić. Czy chcielibyście, by ktoś, kogo bardzo lubicie, kogoś, kogo niezwykle cenicie, z kim dobrze się czujecie, by na zawsze zamieszkał w waszym domu? Myślę, że to jest trochę retoryczne pytanie. Dlatego, że najlepszy gość jest fantastyczny, ale kiedy jest tylko gościem, a nie mieszkańcem naszego domu, on może nam przeszkadzać w jakiś tam sposób. Ma swoje upodobania, ma swoje zachowania. Pytanie, czy chcielibyśmy, aby Bóg był w naszym życiu, aby zamieszkał na stałe. By nie był gościem, ale by zamieszkał na stałe. Bo wtedy od razu przychodzi do głowy myśl, no ale przecież ja nie będę mógł przy nim wszystkiego robić tego, co chcę. O, to jest problem. Panie Boże, a od czasu do czasu mógłbyś się wynieść z tego mieszkania, bo ja bym tam czasem chciał coś zrobić takiego, na co Ty byś nie bardzo chciał patrzeć. Mamy tutaj cudowną obietnicę, ale ta obietnica może być przyjęta jedynie przez tych, którzy przeżyli nowonarodzenie. Tych, którzy poddali się wpływowi Boga, którzy w ten progresywny sposób stają się podobni do Jezusa Chrystusa i nie wyobrażają sobie życia bez Niego. Którzy przyjęli Chrystusa do serca, a tutaj czytamy, że w konsekwencji tego wszystkiego Chrystus mówi, przyjdziemy do Niego i u Niego zamieszkamy. Czy jest to ważne, aby Bóg zamieszkał w naszych sercach, w naszych umysłach? Bo przecież serce jest synonimem umysłu naszego sposobu myślenia. My doskonale wiemy, może nie wszyscy, bowiem niektórzy zaprzeczają istnienia złych duchów, a więc szatana i jego aniołów. Ale myślę, że wszyscy chrześcijanie mają świadomość tego, że istnieje nie tylko dobro w postaci Boga i aniołów Jego, ale także mają świadomość istnienia złych duchów, jak mówi apostoł Paweł w okręgach niebieskich. Jeszcze o tym za chwilę powiemy. Jest bardzo ważne, aby zrozumieć, dlaczego to zamieszkanie jest tak istotne w naszym życiu. Pan Jezus w Ewangelii Łukasza jest takie sprawozdanie, kiedy Pan Jezus tłumaczy uczniom pewien problem, jaki może zaistnieć w życiu człowieka. Posłuchajcie, 11 rozdział Ewangelii Łukasza, 24 po 26 werset. Gdy duch nieczysty wyjdzie z człowieka, a jest tutaj mowa o tym, że nauczeni w Piśmie zarzucali Jezusowi Chrystusowi, że współpracuje z szatanem, że wygania duchy nieczyste mocą Belzebuba, księcia ciemności. A Jezus Chrystus ich pyta, jeżeli ja w ten sposób wyganiam demony, to wasi synowie jaką mocą to czynią? I tłumaczy im, że nie ma takiej możliwości, bowiem jeżeli ktoś występuje przeciwko sobie, to niestety jego koniec jest bardzo bliski. A więc dokonywałby pewnego rodzaju destrukcji. Myślę, że byłoby to dobre dla nas, gdyby szatan w ten sposób postąpił. Ale Chrystus mówi, kiedy zły duch wychodzi z człowieka, kiedy duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia. A gdy nie znajdzie, mówi, wrócę do domu z tego, skąd wyszedłem. I przeszedłszy, zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wówczas idzie i zabiera z sobą 7 innych duchów, gorszych niż on. I wchodzą i mieszkają tam i bywa końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny. Teraz myślę, zaczynamy rozumieć, dlaczego zamieszkanie Boga w nas, w naszym umyśle, w naszym sercu jest tak istotne. Jeżeli nasz umysł jako to miejsce, w którym dokonują się różnego rodzaju przemiany mentalne, psychiczne, ale także te związane z religią, z wiarą, jeżeli ten umysł zostanie pusty, a A więc kiedy próbujemy wyrzucić z niego przy pomocy Ducha Świętego wszystko to, co było niewłaściwe i on pozostaje pusty, to Chrystus mówi: no zły duch nie przychodzi już sam, ale bierze ze sobą innych i końcowy stan takiego człowieka jest gorszy niż pierwotny. Tak więc ta cudowna obietnica Bożej obecności w naszym życiu jest tak bardzo, bardzo istotna. Ale chciałbym, byśmy sobie uświadomili, czym jest nasze życie na tej planecie. Bowiem jak wiemy już z wcześniejszych spotkań naszych, tym, który rozpoczął ten straszliwy proces upadku człowieka w grzech, ciągle pracuje nad nowymi istnieniami ludzkimi, a więc tymi, którzy rodzą się, którzy zasiedlają tą ziemię, pracuje nad tym, aby ich pozbawić tej cudownej obietnicy, by Bóg zamieszkać mógł w każdym człowieku. W liście do Efezjan apostoł Paweł posuwa się do czegoś, co wielu ludziom nawet nie przychodzi do głowy. Bowiem w liście do Efezjan w 6. rozdziale mówi nam w wierszach od 10 i dalej takie słowa: w końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Wiecie, fantastycznie by było, gdyby grzeszność była w nas na skutek naszego złego myślenia, czy jakiegoś niewłaściwego postępowania, czy nieświadomości tego, czym jest grzech. Bo być może wtedy łatwiej byłoby nam wrócić na tą właściwą drogę do Boga. Ale my mamy kogoś, kto czyni wszystko, aby nas zmusić do tego, byśmy stawali się grzesznymi. Apostoł Paweł mówi: bój toczymy. Wiecie, to nie jest jakieś takie spokojne przekonywanie, jak na przykład Ewy. A może jednak nie jest to takie złe, jak ty sobie myślisz? A może to w jakiś sposób ułatwi ci życie? Nie. Jest tu powiedziane o boju, o walce. Jest tu powiedziane o wojnie między człowiekiem a szatanem, między Bogiem a szatanem. Mamy problem z tym, że musimy zwyciężyć tego, którego nie widzimy, którego się często nie spodziewamy i często nie rejestrujemy tego ataku, który jest na nas dopuszczany. Potrzebujemy więc tej mocy, która jest w stanie pomóc nam w takiej sytuacji. Potrzebujemy Boga, który mieszka w nas. Boga, którego nie chcemy wypuścić z naszego umysłu, z naszego serca na chwilę, by realizować swoje plany. Ale Boga, którego chcemy mieć ciągle przy sobie. To jest coś, co pokazuje nam, na czym polega zbawienie człowieka. Że to nie jest jakąś taką trywialną kwestią w naszym życiu. Że zbawienie jest głęboko zakorzenione w świadomości, która wynika ze zrozumienia Słowa Bożego. W liście do Tesaloniczan, w 5. rozdziale, apostoł Paweł mówi nam o tym, jak wygląda człowiek, w którym mieszka Bóg i czego życzy takiemu człowiekowi. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5. rozdział i tam wiersz 23. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Apostoł ciągle podkreśla ten fakt nienagalności życia człowieka. I myślę, gdybyśmy nie mieli tych wszystkich informacji mówiących o zamieszkaniu Boga w nas, o nowonarodzeniu, o uświadamianiu przez Ducha Świętego, czym jest grzech, w którym miejscu, zboczyliśmy z tej drogi, na której nas Bóg postawił, wówczas nie mielibyśmy najmniejszych szans. To mówienie apostoła Pawła byłoby czystą teorią. Ale kiedy wiemy o tym wszystkim, możemy, że tak powiem, spokojnie spać, kiedy poddamy się działaniu Boga w nas. I na koniec List do Filipian. List do Filipian, który również napisał apostoł Paweł. 4. rozdział i tam 6. i 7. werset. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach, z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Mamy strażnika. Apostoł Paweł mówi, byśmy nie zamartwiali się tym, że czasem coś nam nie wyjdzie, że czasem grzech pojawi się w naszym życiu. Ale trwajmy w modlitwie, w błaganiach i z dziękczynieniem powierzmy nasze prośby Bogu. Te prośby, które polegają na zaproszeniu Go do naszego życia. I mówi, pokój Boży. Wiecie, kiedy w przeszłości ludzie za wiarę oddawali życie. Byli to również apostołowie. Piotr ukrzyżowany głową w dół. Apostoł Paweł. Wielu, Jakub. Wielu, którzy oddali swoje życie. Nie lamentowali. Nie panikowali w momencie, kiedy śmierć stała tuż przed nimi. Niektórzy mogliby się zastanawiać, czy czasem coś z ich przyjaciół nie stało. Nie. Apostoł Paweł mówi nam, co się z nimi stało. Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzegł ich serc i ich myśli w Jezusie Chrystusie. Męczeństwo jest też darem Bożym. On zadbał o to, abyśmy, jeśli oddajemy nasze życie Bogu, nie musieli się martwić tym, co może nastąpić w naszym życiu. To, że być może stracimy przyjaciół, kiedy przyjmiemy prawdę. To, że być może rodzina nas będzie chciała się pozbyć. To nie jest istotne. Z punktu widzenia apostoła, który mówi, ten pokój będzie Ci ciągle towarzyszył. Niezależnie od okoliczności. Ten pokój Boży pozwoli Ci przejść przez najtrudniejsze etapy Twojego życia. Od momentu nowonarodzenia, aż do zamieszkania Pana naszego Jezusa Chrystusa w nas. To jest to, na co, myślę, wielu z nas czeka. To jest to właśnie życie na 100%. To jest zbawienie od, a właściwie dotyczące 3 zagadnień. Od winy za grzech, od mocy grzechu i od obecności grzechu w nas. Nareszcie wolni. Myślę, że to jest to, na co wielu z nas czeka. Być wolnym od grzechu. Stać się mieszkaniem dla Boga. Współpracować z Nim i oczekiwać na Jego powrót, o którym będziemy jeszcze w ostatnim naszym spotkaniu mówić za 2 tygodnie. Tyle na dziś. Tyle na dziś tego słowa, które pokazało nam, że Bóg chce nas zmieniać. Że nie musimy najpierw poczynić jakiejś zmiany w naszym życiu, aby On nas zaakceptował, ale że przychodzimy do Niego takimi, jakimi jesteśmy. Obciążeni grzechem, obciążeni winą, obciążeni sumieniem często swoim. Przychodzimy, a On nas zmienia. Sprawia w nas nowonarodzenie i sprawia, że stajemy się nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. Skłonić czoło, aby podziękować Bogu za ten Jego dar zmiany w naszym życiu. Ojcze Niebiański, pragniemy dziękować Tobie za Twoje słowo. Za to słowo, które daje nam zupełnie inną perspektywę w naszym życiu. Roztacza przed nami horyzonty, które wskazują, że Twoja wszechmoc może ogarnąć nas i nasze życie i zmienić nas zupełnie. Dziękujemy Ci za to przez imię Pana Jezusa. Amen.